W tym filmie spróbujemy obliczyć pole powierzchni tej figury. Widać, że jest to czworokąt, ma cztery boki: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I wiemy, że ten bok i ten bok są równoległe, bo tworzą kąty proste tutaj i tutaj z tą przerywaną linią. Zatrzymajcie film i spróbujcie sami obliczyć pole tej figury. No to po kolei. Jeżeli nie wiecie, jak zacząć, to mała podpowiedź. Co by było, gdybyśmy ten czworokąt podzielili na dwa trójkąty w ten sposób? Tutaj mamy jeden trójkąt, narysujmy go w innej pozycji. Jeżeli go obrócimy i przesuniemy, to tu jest podstawa o długości 8, tu jest jego wysokość, o długości 5, wysokość, czyli tu jest kąt prosty, ten kąt prosty. Drugi trójkąt. Znowu go obrócimy i przesuniemy. Tu ma podstawę o długości 4, pozostałe boki i jego wysokość 5. Tutaj jest kąt prosty. Możemy jego wysokość narysować też tutaj. Taka podpowiedź, żeby podzielić figurę na dwa trójkąty. I jeżeli wiemy, jak obliczyć pole trójkąta tego i tego, to możemy na tej podstawie obliczyć pole całego czworokąta. Pole trójkąta to jedna, druga. Razy podstawa razy wysokość, czyli pole powierzchni tego trójkąta to jedna druga razy 8 razy 5. A pole tego trójkąta to jedna druga razy długość jego podstawy, czyli 4 razy długość jego wysokości, czyli 5. I możemy obliczyć pola powierzchni każdego z tych dwóch trójkątów, ale możemy je dodać i otrzymamy od razu pole całego czworokąta. No to dodajemy jedna druga. Razy długość tej podstawy, czyli 8, razy wysokość, czyli 5, dodać jedna druga, razy długość tego boku, czyli długość podstawy drugiego trójkąta, czyli 4, razy ta sama wysokość, 5. I możemy po prostu obliczyć wartość tego wyrażenia, ale możemy zrobić coś innego. Możemy wyłączyć przed nawias jedną drugą i wyłączyć przed nawias 5. Otrzymamy wtedy takie wyrażenie: 1 druga razy 8 plus 4 i razy 5. A taką postać możemy zinterpretować tak, że jest to średnia arytmetyczna tych dwóch podstaw, pierwsza podstawa, druga podstawa pomnożona razy wysokość 5. I tyle wynosi pole całego czworokąta. 8 plus 4 to 12.